Cześć! Witajcie w Kosmicznych Wiadomościach, czyli serii, w której przedstawiam Wam najciekawsze informacje astronomiczne z ostatniego czasu. Dawno takiego podsumowania nie było, więc starałem się wybrać najciekawsze wiadomości, ale jeżeli coś ciekawego pominąłem, to dajcie znać w komentarzu. Nie ma na co zwlekać, zapraszam do oglądania. Zjednoczone Emiraty Arabskie wystrzeliły sondę Hope w lipcu 2020 roku. Jest to jedna z trzech misji wykorzystujących optymalne okno do udania się na czerwoną planetę. Pozostałe to oczywiście chińska misja Tianwen-1 i łazik Perseverance przygotowany przez NASA. Hope to orbiter zaprojektowany do badania atmosfery Marsa wokół planety i powierzchni z kosmosu. Misja przeprowadzi manewr wejścia na orbitę Marsa już 9 lutego, zaczynając około 10:30 czasu wschodniego. Mniej niż połowa dotychczasowych misji marsjańskich zakończyła się sukcesem. Zbliżający się termin wejścia na orbitę Marsa przybliża nas do bardzo ryzykownego manewru, który będzie wymagał od Hope odpalenia silników przez prawie pół godziny, aby spowolnić na tyle, by wejść na orbitę wokół Marsa. Mamy szczęście mieć bardzo zdrowy statek kosmiczny i obecnie wszystko wygląda bardzo dobrze, powiedział kierownik programu Hope w programie Laboratorium Fizyki Atmosfery i Kosmosu Uniwersytetu w Colorado, które współpracowało ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi podczas misji. Jeśli wszystko pójdzie gładko, to 9 lutego Zjednoczone Emiraty Arabskie staną się dopiero piątym krajem, który z powodzeniem dotarł na Marsa. Hope ma spędzić na orbicie jeden rok marsjański, czyli prawie dwa ziemskie lata, badając czerwoną planetę. Ta część misji rozpocznie się już w maju. Podczas misji statek kosmiczny będzie orbitował wysoko nad równikiem planety, badając pogodę na powierzchni oraz wzajemne oddziaływania warstw atmosfery planety. 2 lutego 2021 roku firma SpaceX przeprowadziła test prototypowego statku Starship SN9. Był to drugi lot na wysokość około 10 km. Statek osiągnął zakładaną wysokość, wykonał wszystkie zaplanowane manewry w locie, jednak moment lądowania po raz kolejny nie poszedł zgodnie z planem. Prawdopodobnie na skutek nieudanego uruchomienia jednego z silników nieprawidłowo wykonany został manewr obrotu do pionowego przyziemienia, w konsekwencji czego rakieta nie została dostatecznie wyhamowana. Celem tego lotu testowego było, podobnie jak w przypadku SN8, sprawdzenie zintegrowanych systemów rakiety, trzech silników Raptor, aerodynamiki pojazdu, działania powierzchni sterujących, przełączenia między zbiornikami paliwowymi w locie oraz sprawdzenie manewru lądowania poprzez połączenie techniki poziomego opadania z oporem aerodynamicznym i późniejszego obrotu do pionowego przyziemienia na silnikach rakietowych. Saturn to druga co do wielkości planeta Układu Słonecznego, ozdobiona lodowymi pierścieniami i krąży wśród prawdziwego roju około 80 księżyców. Jednym z nich jest Rea, drugi co do wielkości księżyc Saturna. Księżyc ten może być zimnym, pozbawionym powietrza obiektem. Tajemnica powierzchni Rei zaczęła się kilkadziesiąt lat temu, kiedy sonda Cassini należąca do amerykańskiej agencji kosmicznej NASA przeleciała obok Rei w ramach swojej misji badania Saturna i jego księżyców. Przeprowadziła ona analizę spektrograficzną, zbierając dane w zakresie ultrafioletu, obrazujące księżyc oraz jego skład chemiczny, potwierdzając, że jego powierzchnia składa się z lodu. Ale dane dostarczyły również dowodów na istnienie materiału, którego nie można było zidentyfikować. Zespół ponownie przeanalizował dane zebrane podczas jednego z przelotów sondy Cassini w pobliżu Rei i przeprowadził eksperyment na Ziemi, aby sprawdzić, czy są w stanie zidentyfikować skład chemiczny cząsteczek, które wytworzyły nieznane pasmo absorpcyjne. Sprawdzając potencjalnych kandydatów, badacze w końcu trafili na prawdopodobnego sprawcę – hydrazynę. Jak wynika z badań, jest to pierwszy przypadek wykrycia tego związku na Księżycu. Hydrazyna jest związkiem nieorganicznym, bezbarwną cieczą o tym samym ostrym zapachu co amoniak. Na Ziemi jest ona wykorzystywana w farmaceutykach, agrochemikaliach oraz jako paliwo napędowe dla statków kosmicznych. Skąd wzięła się na Rei? Naukowcy sugerują, że tytan może emitować cząsteczki azotu w kierunku Rei, które następnie oddziaływałyby z promieniowaniem na Księżycu, przekształcając azot w hydrazynę. Ten rodzaj interakcji między dwoma księżycami jest rzadkością w naszym Układzie Słonecznym.
Biorąc jednak pod uwagę, jak duży jest Tytan, jest prawdopodobne, że Księżyc będzie wywierał jakiś wpływ na otaczające go obiekty. Amerykańska Agencja Kosmiczna przeprowadzi kolejny gorący rozruch swojej megarakiety Space Launch System już w lutym, po tym jak pierwsza próba zakończyła się wcześniej niż planowano w styczniu tego roku. Test, który miał trwać 485 sekund, czyli nieco ponad 8 minut, zakończył się zaledwie 67 sekund po odpaleniu silników. Z powodu tego nieoczekiwanego, wczesnego zakończenia, NASA i główny wykonawca etapu głównego, Boeing, zdecydowali się powtórzyć test statyczny. Po pierwszej próbie silniki RS-25 i stanowisko testowe B2 pozostają w doskonałym stanie i nie są potrzebne żadne większe naprawy, aby przygotować się do drugiego testu statycznego. Jednak przygotowując się do testu, zespół dokonuje drobnych napraw osłony termicznej systemu oraz aktualizuje parametry logiki sterowania, które były odpowiedzialne za przerwanie pierwszego testu. Drugi test statyczny ma dostarczyć dodatkowych danych, które pomogą w certyfikacji podstawowego członu rakiety do lotu. Zgodnie z oświadczeniem, drugi test statyczny trwający co najmniej 4 minuty w przybliżeniu dostarczy wystarczających danych, aby wykazać, że główny człon rakiety jest gotowy do lotu. Po tym teście zespół będzie potrzebować około miesiąca, zanim będzie można przenieść pierwszy człon do Kennedy Space Center na Florydzie, gdzie zostanie połączony z innymi częściami megarakiety Space Launch System. To jest oczywiście scenariusz, gdy test zakończy się powodzeniem. Oprócz testów rakiety Space Launch System pod kątem misji Artemis 1, NASA wznowiła testowanie poszczególnych silników RS-25 pod kątem przyszłych lotów Artemis. Artemis 1 to pierwszy bezzałogowy lot testowy rakiety Space Launch System w ramach programu Artemis, przygotowywanego przez amerykańską agencję kosmiczną, którego celem jest powrót astronautów na Księżyc do 2024 roku. Misja miała wystartować na Księżyc jeszcze w tym roku, ale harmonogram zależy od tego, czy rakieta Space Launch System przejdzie przez testy Green Run, czyli serię prób mających udowodnić, że rakieta jest gotowa do lotu. 16 stycznia, kiedy NASA po raz pierwszy uruchomiła razem cztery główne silniki RS-25, wyłączyły się one znacznie wcześniej niż planowano. Firma Airbus wraz z Europejską Agencją Kosmiczną planują wspólne misje, które dotrą do platformy Bartolomeo na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Misje wyniesienia platformy egzobiologicznej oraz platformy eksperymentalnej Euromaterial Aging mają mieć miejsce kolejno w 2022 i 2024 roku. Czym jest Bartolomeo? Jest to platforma Airbusa, która w 2020 roku została wyniesiona na orbitę i automatycznie zadokowana do modułu Columbus Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Platforma nie jest co prawda jeszcze gotowa do uruchomienia, lecz po podłączeniu okablowania podczas przyszłych spacerów kosmicznych ma uzyskać gotowość do uruchomienia na początku 2021 roku. Platforma umożliwi obsługę do 12 zewnętrznych ładunków i zapewni wyjątkowe możliwości badawcze. Jako pierwszy wyniesiony ładunek posłuży platforma egzobiologiczna. Pozwoli ona na przeprowadzanie eksperymentów radiacyjnych, które zwiększą naszą wiedzę na temat ewolucji cząsteczek organicznych i organizmów w kosmosie. Po 3 latach misji próbki zostaną odesłane na Ziemię w celu szczegółowego ich zbadania i analizy. Jako drugi ładunek posłuży platforma eksperymentalna Euromaterial Aging. Pozwoli ona przeprowadzić badania w kontekście zachowania nowych materiałów w kosmosie, a także procesu ich starzenia. Podobnie jak w przypadku poprzedniej misji, ładunek powróci na Ziemię. Po roku przebywania w kosmosie próbki wrócą, umożliwiając naukowcom dokładne zbadanie próbek i pełne zrozumienie wpływu środowiska kosmicznego na materiały. Pomiary dokonane podczas jednego z ostatnich przelotów sondy kosmicznej Cassini w pobliżu Tytana, księżyca Saturna, ujawniają, że ogromne jezioro Krakenmare, znajdujące się na jego powierzchni, może mieć ponad 300 metrów głębokości. Zrozumienie głębokości oraz składu jeziora Krakenmare pozwoli dowiedzieć się więcej na temat budowy chemicznej Tytana, zdominowanego przez etan i metan, gromadzących się w basenach, jeziorach i rzekach na powierzchni. Znaczenie jeziora wynika z ogromnych rozmiarów Krakenmare. Gdyby został umieszczony na Ziemi, obejmowałby wszystkie 5 z wielkich jezior północnoamerykańskich.
Dane dotyczące Kraken Mare zostały zebrane podczas 104 przelotu obok Tytana sondy Cassini 21 sierpnia 2014 roku, na 3 lata przed tym, jak inżynierowie celowo wrzucili starzejącą się sondę kosmiczną do Saturna, aby uniknąć niewielkiej szansy przypadkowego zanieczyszczenia powierzchni księżyców. Więcej możecie obejrzeć w filmie, który nagrałem niedawno i który właśnie pojawia się w kartach. 24 stycznia z kosmodromu Cape Canaveral nastąpił start rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, która wyniosła 143 ładunki na swoim pokładzie. Była to pierwsza misja w trakcie misji Transporter One, który stanowi część programu Smallsat Rideshare Program, dedykowany dla lotów rakietowych dużych grup małych satelitów. Lot przebiegł pomyślnie i po około godzinie od startu pierwsze satelity zaczęły być wypuszczane na orbicie heliosynchronicznej o wysokości 550 km. Misja pobiła rekord wyniesionych jednocześnie ładunków w trakcie jednego startu rakiety. Na orbitę trafiło również 10 kolejnych satelitów sieci Starlink pierwszej generacji. Warto nadmienić, że jest to pierwsza grupa tej sieci, która trafiła na orbitę polarną. Ich docelowa orbita kołowa o wysokości 770 km zostanie osiągnięta przy użyciu własnych napędów. Satelity rozszerzą zasięg sieci na rejony w wyższych szerokościach geograficznych. Teleskopy obserwowały meteoroidy uderzające w Księżyc, a kilka statków kosmicznych sfotografowało kometę Shoemaker-Levy 9 uderzającą w Jowisza w 1994 roku. Jednak nigdy nie udało się zaobserwować takiego zderzenia z inną skalistą planetą. Jak się okazuje, misja Messenger mogła zaobserwować takie zderzenie już w 2013 roku. Przeglądając archiwalne dane z misji, naukowcy znaleźli dowody na uderzenie meteoroidu w Merkurego. Chociaż dane te nie są niepodważalnym zdjęciem zdarzenia, mówią naukowcom więcej o uderzeniach i o tym, jak wpływają one na cienką atmosferę Merkurego. Cieniutka atmosfera Merkurego, zwana egzosferą, ma ciśnienie równe 1 biliardowej ciśnienia odczuwalnego na poziomie morza na Ziemi. Egzosfera tworzy się po stronie Merkurego, zwróconej ku Słońcu, z materiału pierwotnie znajdującego się na powierzchni planety. Naukowcy uważają, że uderzenia meteoroidów są po części odpowiedzialne za umieszczanie tego materiału w egzosferze. 21 grudnia 2013 roku spektrometr plazmowy Fast Imaging Plasma Spectrometer Messengera zauważył niezwykle dużą liczbę jonów sodu i krzemu unoszących się w wietrze słonecznym, wysokoenergetycznych cząstkach, które wydostają się ze Słońca. Co ciekawe, cząstki te poruszały się w ciasnej wiązce, prawie wszystkie w tym samym kierunku i z tą samą prędkością. Znając prędkość i kierunek cząstek, badacze cofnęli zegar, śledząc ruch cząstek z powrotem do ich źródła. Znaleźli cząstki skupione w gęstym pióropuszu, który wybuchł z powierzchni Merkurego i rozciągnął się na prawie 5310 km w przestrzeń kosmiczną. Oszacowali, że meteoroid miał prawdopodobnie około metra długości, co jest stosunkowo niewielkim rozmiarem. Jednak modele komputerowe sugerują, że coś tej wielkości stworzyłoby pióropusz o wysokości i gęstości ściśle odpowiadającej temu, jaki został zaobserwowany. Być może należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej misja BepI Colombo, która wystartowała w kierunku Merkurego w 2018 roku i zbliży się do planety pod koniec 2025, będzie w stanie uchwycić więcej uderzeń meteoroidów podczas swojej misji. Zespół astronomów zaobserwował niesamowicie rzadki układ planet, grupę co najmniej 6 egzoplanet o rozmiarach od superziemi do mini Neptuna, wykonujących rytmiczny, kosmiczny taniec wokół swojej gwiazdy macierzystej TOI-178. Odkrycie zostało szczegółowo opisane w czasopiśmie Astronomy and Astrophysics. Dodatkowo publikacji towarzyszy materiał filmowy przedstawiający orbity planet. 5 zewnętrznych egzoplanet podąża według powtarzającego się wzoru z tymi samymi planetami ustawionymi na swojej orbicie co kilka rund wokół swojej gwiazdy. Zespół astronomów obserwował gwiazdę TOI-178, znajdującą się około 200 lat świetlnych od Ziemi w konstelacji rzeźbiarza. Początkowo myśleli, że wokół tej gwiazdy krążą mniej więcej w tej samej odległości
dwie planety. Jednak gdy przyjrzeli się bliżej, ich obserwacje ujawniły w sumie 6 egzoplanet krążących wokół gwiazdy. Z wyjątkiem planety położonej najbliżej gwiazdy macierzystej, 5 planet zewnętrznych podąża unikalną ścieżką kosmiczną, krążąc wokół gwiazdy według wzoru, który powtarza się co kilka orbit. Orbity 5 planet w tym kontekście są najdłuższe, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. 5 egzoplanet krąży wokół TOI 178 według wzoru 18 do 9 do 6 do 4 do 3. Mniej więcej wygląda to w następujący sposób. Gdy druga planeta od gwiazdy kończy swoje 18 okrążenie, trzecia planeta od gwiazdy kończy 9 okrążenie, czwarta kończy 6, piąta kończy 4, a ostatnia najdalej od gwiazdy macierzystej kończy 3 okrążenie. Co kilka orbit planety będą ustawiać się w jednej linii w powtarzalnym wzorze. Świadczy to o tym, że system ten ewoluował dość łagodnie od czasu jego narodzin. Planety tworzą dysk gazu i pyłu, który otacza ich gwiazdę macierzystą. Jednak, gdy zaczynają formować się i poruszać po orbicie wokół gwiazdy, często ich ruch jest zakłócany przez nadchodzące asteroidy bądź inne obiekty, które na nie wpływają i zrzucają je z orbity. Jednak system TOI 178 wykazuje bardzo niewiele zakłóceń, ponieważ kosmiczny taniec tych planet pozostał nienaruszony. Solar Orbiter to efekt współpracy Amerykańskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Misja ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na niektóre nierozwiązane, ale fundamentalne pytania dotyczące Słońca. Co napędza wiatr słoneczny? Jak pole magnetyczne Słońca wpływa na aktywność Słońca? Jak gwiazda wpływa na Układ Słoneczny, w tym na naszą planetę? Od prawie roku sonda Solar Orbiter zbliżała się do Słońca, by wykonać pomiary oraz uchwycić je na zdjęciu z najbliższej odległości, jaką kiedykolwiek osiągnięto. Najnowszy film, złożony z ujęć z pokładu sondy, przedstawia widok Ziemi, Wenus oraz Marsa, rejestrując je na środku ich orbity wokół Słońca. Na filmie Wenus jaśnieje jako najjaśniejsza planeta i można ją zobaczyć po lewej stronie, podczas gdy Ziemia leży po środku, a Marsa możemy zobaczyć po prawej stronie. Z tej perspektywy dowiadujemy się, jak mali jesteśmy naprawdę w porównaniu z rozległym kosmosem. Wenus jako najbliższa Słońcu planeta znajdowała się w odległości około 48 milionów kilometrów od sondy Solar Orbiter w czasie wykonywania nagrania, podczas gdy Ziemia znajdowała się 251 milionów kilometrów, a Mars 332 miliony kilometrów. Trzy planety są otoczone gwiazdami świecącymi w tle i wydają się poruszać, gdy statek kosmiczny przelatuje przez przestrzeń kosmiczną. Dotarcie do docelowego punktu obserwacyjnego na Słońcu zajmie sondzie około 2 lat przy użyciu asyst grawitacyjnych wynikających z przelotów wokół Ziemi i Wenus. Program Zooniverse korzysta z dobrodziejstw internetu, wykorzystuje umiejętności przeciętnych ludzi do dokonywania naukowych wyczynów, które w innym przypadku byłyby niemożliwe. Projekt Zooniverse o nazwie Backyard Worlds Planet 9 zaowocował opracowaniem artykułu zawierającego katalog 525 brązowych karłów, w tym 38 nigdy wcześniej nieudokumentowanych. Brązowe karły są rodzajem obiektów podgwiazdowych, w zasadzie nie mających wystarczającej masy, aby rozpocząć syntezę jądrową i stać się gwiazdą, ale są znacznie większe niż typowa egzoplaneta. Ponieważ nie emitują własnego światła, są niezwykle trudne do wykrycia. Czasami udaje się ta sztuka najbardziej czułym teleskopom. Naukowcy od dawna uważają brązowe karły za doskonałe obiekty testowe dla testowania modeli formowania się gwiazd i planet. Im więcej wiemy o tych wyjątkowych obiektach, tym lepiej możemy zrozumieć ich większych oraz mniejszych kuzynów. Dlatego też posiadanie katalogu 525 z nich jest dużym osiągnięciem. Co więcej, zespół badaczy zebrał dane dotyczące odległości brązowych karłów i stworzył trójwymiarową mapę ich położenia względem Ziemi. Mapa rozciąga się na około 65 lat świetlnych od Ziemi i zapewnia spektakularną wizualizację populacji brązowych karłów najbliższych Ziemi. Według autorów pracy dostarcza ona również dowodów na intrygujący punkt, że obszar w obrębie 7 lat świetlnych wokół Ziemi ma znacznie bardziej zróżnicowaną populację obiektów niż reszta galaktyki.
Czerwone karły są najpowszechniejszym typem gwiazd w Drodze Mlecznej, ale wokół Słońca znajduje się wiele różnych rozmiarów gwiazd, począwszy od gwiazd podobnych do Słońca, a skończywszy na mniejszych brązowych karłach, które były właśnie punktem tego badania. Co ta wyjątkowość może oznaczać dla formowania się gwiazd bądź planet w naszym lokalnym sąsiedztwie, jest wciąż niejasne. Rakieta Długi Marsz 4C wyniosła 29 stycznia 2021 roku Yaogen 31. Start nastąpił z kosmodromu Jiuhen, położonego na północnym zachodzie Chin. Lot przebiegł pomyślnie. Oficjalnie satelity będą wykorzystywane do eksperymentów naukowych, teledetekcji zasobów wodnych i lądowych. Choć nie jest to zgodne z oficjalną narracją, to najprawdopodobniej będą służyć jednak do optycznego i radioelektronicznego zwiadu statków morskich innych państw. Byłaby to odpowiedź na amerykański system, Naval Ocean Surveillance System, przekazujący podobne informacje dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. 1 lutego z kosmodromu Jiuhen wystartowała rakieta Hyperbola 1 prywatnego chińskiego przedsiębiorstwa iSpace. Niestety druga próba wyniesienia ładunku na orbitę, wykonana przez tę firmę, nie zakończyła się powodzeniem. Rakieta uległa uszkodzeniu w początkowej fazie lotu. Nie jest wiadomo, jak wpłynie to na rozwój dwustopniowej rakiety Hyperbola 2 na metan i ciekły tlen. Firma planuje, by zestaw był częściowo odzyskiwalny, mówiąc tutaj, że dolny stopień rakiety ma wracać na Ziemię, podobnie jak czyni to Falcon 9 firmy SpaceX. 2 lutego z rosyjskiego kosmodromu Plesieck wystartowała rakieta Soyuz 2-1B. Jako ładunek wyniosła satelitę wojskowego zwiadu elektronicznego LOTOS S-1. LOTOS S-1 to już piąty satelita szpiegowskiej sieci Liana, która została zaproponowana w 1993 roku jako zastępstwo dla sowieckich sieci Celina i USPM, odpowiadających wcześniej za zwiad elektroniczny. To był długi film, nieprawdaż? Jeżeli dotarłeś do końca, to daj znać o tym w komentarzu, bo niesamowicie Ci za to dziękuję. Niemniej to już koniec tego filmu. Mam nadzieję, że miło spędziłeś ze mną czas i że usłyszymy się w kolejnym materiale. Aha, i nie zapomnij sprawdzić innych moich produkcji, na pewno się nie przejedziesz. Tymczasem ja idę sobie zrobić coś do picia, bo już naprawdę zaschło mi w gardle od nagrywania.